Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy sobie talię Marcina z Prelisu Guilds of Ravnica. Dobra, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, Marcin wybrał sobie Golgari, czyli czarno-zielone. No dobra, to zobaczmy, co tam sobie zmontował w tej talii. Randy tam nie będziemy za bardzo oglądać, bo to tam pojawiają się właśnie foresty, słomby i islandy, czyli wiadomo, że będą trzykolorowa talia. I co? I stąd Gilgate. Golgari, czyli Rudukenem zielony i czarny, dwie sztuki, jednego Dymira na niebieski i czarny. Dobra. Sieczurm. Kreaturka za 7 many, z czego 2 zielone i 5-5 z tramplem i konwołkiem. Konwok to jest umiejętność, która pozwala naszym kreaturkom pomóc w rzucaniu tego czaru poprzez tapowanie tych kreaturek. I to obniża o 1 koszt czaru. Dobra, lecimy dalej. Hatchery Spider za 7 many, z czego 2 zielonej. Kreaturka Spider 5-7 z liczem. I Undergrowth. I teraz tak, kiedy rzucamy ten czar, pokazujemy X kart z wierzchu naszej biblioteki, gdzie X-em jest liczba kreatur w naszym graveyardzie. Możemy położyć zielony permanent z kosztem całkowitym many X lub mniej spośród tych kart na battlefielda. Resztę wrzucamy na skład naszej biblioteki w losowej kolejności. Dobra. District Guide za 3 mana, z czego jeden zielonej, kreaturka Elf Scout 2-2. I gdy wchodzi do gry, przeszukujemy naszą bibliotekę w poszukiwaniu Basic Landa lub Gate'a, pokazujemy go, wrzucamy do ręki i tasujemy naszą bibliotekę. Hitchcrow Recluse za 3 mana, z czego jeden zielonej, kreaturka Spider 1-4 z liczem. To tyle. Prey Upon za 1 zielony many, sorcery, które pozwala na fajta pomiędzy kreaturką, którą kontrolujemy, a kreaturką, której nie kontrolujemy. Dobra. Dead White za 1 czarny many, enchantment, który daje minus 2, minus 2 zaenchantowanej kreaturce, więc rzucamy raczej na kreaturki przeciwników. Dwie sztuki u siebie tam mieścił. Spinal Centipede za 3 mana, z czego jeden czarny, kreaturka insekt. I teraz tak, kiedy kreaturka ta umrze, kładziemy znacznik plus 1 na wybranej kreaturce, którą kontrolujemy. Moodmark Painter za 4 mana, z czego 2 zielonej, kreaturka Human Shaman 2-3 z Undergrowth. I gdy kreaturka ta wchodzi do gry, wybrana kreaturka dostaje Menace'a i plus X plus 0 do końca tury, gdzie X-em jest liczba kreaturek w naszym graveyardzie. Severed Strands za 2 mana, z czego jeden czarny, sorcery. I jako dodatkowy koszt musimy poświęcić kreaturkę. I teraz tak, dostajemy życie równe toughnessowi poświęconej kreaturki. Niszczymy wybraną kreaturę pod kontrolą przeciwnika. Child of Night to standardowa kreaturka, bardzo często się pojawiająca, tylko że tym razem z nowym artem. Za 2 many i z czego jeden czarny, kreaturka wampir 2-1 z lifelinkiem. Crawl Swarm za 5 mana, z czego jeden czarny, kreaturka Insect Warrior 4-1 z flyingiem. I dodatkowo za 3 many, z czego jeden czarny, dyskartowanie kreaturki, wracamy sobie tą kreaturkę z graveyardu do naszej ręki. Leki Latan 4-1. Necrotic Wound za 1 czarny many, mamy instant z Undergrowth i wybrana kreaturka dostaje minus x do końca tury, gdzie x-em jest liczba kreatur w naszym graveyardzie. I jeżeli kreatura umrze w tej turze, to zamiast tego, jeżeli ta kreatura umrze w tej turze, to zamiast tego ją exilujemy. Ok, no i przechodzimy już do niemieckich. Dimir Informant za 3 mana, z czego niebieskiej, kreaturka Human Rock 1-4. I gdy wchodzi do gry, mamy, wala się umiejętność Survival 2. Co to jest? To jest umiejętność, która pozwala na
spojrzenie na ilość wierzchni kart, tyle ile jest podano właśnie tutaj przy tej umiejętności 2, czyli akurat w tym przypadku 2. Czyli patrzymy sobie na dwie wierzchnie karty naszej biblioteki i później kładziemy dowolną ilość z tej kart na naszego graveyarda lub na wierzch naszej biblioteki. Taki skraj, tylko że zamiast naspu to wrzucamy grave'a. Gateway Plaza. Jest to Land Gate. Co fajne, że to gate, bo pewnie znowu za chwilę będą jakieś umiejętności kart odpalające się przy gate'ach. I wchodzi do gry zatapowany. Gdy wchodzi do gry, musimy go poświęcić, chyba że zapłacimy jeden. I za zatapowanie dodajemy jeden many dowolnego koloru. Dlatego to jest fajne, przy trzech i więcej kolorach, najbardziej wyjątkowy land. Elswheel Trooper. Zatrzymana z czego jeden czarny, jeden zielony i kreaturka Zombie Soldier 2-2. I teraz tak, za diskartowanie kreaturki. Kreaturka ta dostaje plus 2 i trampla do końca tury. Aktywować tę umiejętność możemy tylko raz w ciągu tury. Takie żyćko. Whisper Agent zatrzymana, z czego dwa mana właśnie jest to zielone na niebiesko i czarne. Niebieski, czarny, czyli możemy zapłacić lub niebieską, lub czarną manę. I teraz tak, kreaturka Human Rogue 2, 3, 2 z flashem. I gdy wchodzi do gry, mamy Surveil 1. Dobra. Okej, okay. W sumie ten flash, nawet całkiem nie najgorszy. Dobra, Lizon Lucha. Lucha. Za 4 mana, z czego jeden czarny, jeden zielony. Kreaturka Fungus Zombie 2, 2 z Antyglów. I gdy wchodzi do gry z liczbą znaczników plus 1 na sobie, równą liczbie kreaturek w naszym graveyardzie. Na początku się może to słabo sprawdza, ale później, na późniejszym etapie gry, jak najbardziej tak. O, tu już się odkryło. Jest 30. Ze znacznikiem, to jest tak promo. Dobra, za 6 mana, z czego dwie czarne, dwie zielone i Zoni Thousand Eye, legendarna kreaturka Elf Shaman 2-3 z Undergrowth. I gdy wchodzi do gry, tworzymy sobie 1-1 czarnego zielonego insekta za każdą kreaturkę w naszym graveyardzie. I za 2 many, z czego jeden zielony, jeden czarny i poświęcenie innej kreatury, dostajemy 1 życia i dobieramy kartę. Bardzo fajne, jak właśnie mamy dużo tych już natworzonych insektów, to wtedy się jak najbardziej to sprawdza. Sobie możemy dodawać życie i dobierać karty dodatkowe. Czarny Troll zatrzymana, z czego jeden czarny, jeden zielony. Kreaturka Troll 4-4 z tramplem. Dobre. Teraz tak, na początku naszego upkeepu musimy exilować kartę z naszego graveyardu. Jak to zrobimy? Kładziemy znacznik plus 1 na tej karcie. W innym przypadku poświęcamy, czyli jak już nam się skończą kreatury, nie mamy co wyrzucić. No to niestety. I teraz tak, za dwa many, przepraszam, za jeden czarny i jeden zielony i dyskartowanie karty, kładziemy znacznik plus jeden na tej kreaturce. Ok. Etratas, The Silencer, za 4 mana, z czego jeden niebieski i jeden czarny, legendarna kreaturka, Vampir Assassin 3-5. I kreaturka ta nie może być blokowana. To jest spoko. I kiedykolwiek kreaturka ta zada obrażenia graczowi, eksalujemy wybraną kreaturę, którą kontroluje ten gracz. Po czym kładziemy hit countera na tej karcie. Ten gracz. Ten gracz przegrywa grę, jeżeli posiada 3 lub więcej zekselowanych kart z hit counterem na sobie. Okej. Aha, dobra. I właściciel tej kreaturki wtasowuje ją do swojej biblioteki. Czyli taki jednorazowy hit. Puh. Ekscalujemy kreaturkę.
Nawet fajne. Nawet fajne. Zatrzymana. Z czego jeden czarny, jeden zielony. Kreaturka, elf, assassin. Jeden, jeden z deftaczem. I teraz tak. Wszystkie kreaturki zdolne blokować kreaturkę robią to. Zacne, zacne. O, mamy koni za 4 mana i kongo za 5 mana. Jeszcze właśnie w koszcie jest niebieski i czarny. Teraz tak, ten pierwszy za 4 to czar, który pozwala na przejęcie kontroli nad wybraną kreaturką z powerem 2 lub mniej. I ten drugi to czar, który. Ok. Który daje nam survival 3. Po czym wracamy sobie wybraną kartę kreaturki. Dobra, wybraną kreaturkę z naszego graveyardu do Battlefielda. Dobre. Artful Takedown za 4 mana. Z czego jeden niebieski, jeden czarny. Mamy instant i wybieramy jedną lub dwie opcje. Pierwszą z nich jest zatapowanie wybranej kreaturki, a drugą jest to, że wybrana kreaturka dostaje minus 2, minus 4 do końca tury. Dobra, odkryło się. I mamy. Marcin miał dużo szczęścia, wylosował sobie Braskę Golgari Queen za 4 mana, z czego jeden czarny, jeden zielony, legendarny Planeswalker Braska z 4 punktami lojalności. I teraz tak, za plus 2 możemy poświęcić inny permanent. Jeżeli to robimy, to dostajemy 1 życia i dobieramy kartę. Za minus 3 niszczymy wybrany nielandowy permanent z kosztem całkowitym 3 lub mniej. I za minus 9 dostajemy emblem, który mówi: kiedykolwiek gracz, który kontrolujemy, kreaturka, którą kontrolujemy, zada obrażenia graczowi, ten gracz przegrywa grę. Takie, takie, takie. No, dobra. To tak by wyglądała talia Marcina. Na tym odcinku będzie moja talia, a później sobie zobaczymy karty, które nam zostały, które żeśmy nie wrzucali. No dobra, póki co, żegnam się z wami. Cześć, do następnego. Pa!